Partnerem filmu jest Mitota Gaming Store, dwuosobowa ekipa, przez której ręce przechodzi ich każde biurko gamingowe. Chłopaki oferują biurka o najwyższej jakości, a na hasło Tonraz otrzymacie 5% rabatu. Link do strony w opisie. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek jak zawsze. Mamy coś nowego w drafcie. Na samym początku powiem wam szczerze, myślałem, że jest to jakiś glitch, ponieważ za dużo gram w tą grę, że myślę, że to jest prawda. Ale jest to od wczoraj w grze i nic z tym jej nie zrobiło. Jest to oczywiście draft, tak jak macie w tytule. I chodzi o to, że w każdym drafcie leci po kilkanaście ikon. Coś, co do tej pory nie miało miejsca przez odkąd istnieje draft. Praktycznie nie ma draftu, żeby było mniej jak 10 ikon, więc niemal każdy draft jest z całej drużyny ikon. Za chwilkę zobaczycie, ile ikon można trafiać. Już w pierwszym wyborze na kapitanie mamy 3 ikony do wyboru. Ja wezmę sobie George'a Besta, ponieważ chcę trafić te najlepsze ikony. Pokażę wam jak najlepszy skład, jeżeli się uda złożyć. Wydaje mi się, że zrobimy sobie dwa takie zespoły. Grać nie będę, ponieważ jak mówiłem wam wczoraj, niestety internet mi na to dzisiaj nie pozwala. Mamy kolejne 3 ikony do wyboru, w tym danego Dalglisha. Kennego Dalglisha. Lecimy z kolejnym wyborem. I tutaj niestety ikon nie ma, ale jest na przykład Greenwood. Zobaczymy, ile tych ikon uda się trafić. Powiem wam szczerze, że jest to pierwszy draft, który robię podczas tego glitcha, więc tylko widziałem go na internecie, na Twitterze, jak ludzie pokazywali właśnie swoje zespoły, co było coś niesamowitego. Niektórzy mieli po 15-16 ikon w drafcie. Zobaczymy, czy uda się to pobić. Jak na razie jest naprawdę bardzo dobrze. Mamy 3 ikony na 6 wyborów, czy na 5? Na 5 wyborów. Tonali, tutaj bez znaczenia tak naprawdę, kogo by się brali. Kolejny wybór. I tutaj już troszeczkę gorzej wam powiem szczerze, bo mieliśmy na razie tylko 3 ikony. Myślę, że będzie lepiej. Czy tutaj będzie Zanetti? Jest Carlos Alberto, więc kolejna ikona. Coman. Jest Campbell. Także kolejna ikona. Lecimy na bramkę. Kasper Schmeichel. Van der Sar. Nie, tutaj już bez ikony. Kolejny środkowy obrońca. I tutaj też również niestety mamy bez ikony. Lewy obrońca, tu będzie Roberto Carlos na 100%. Nie, nie ma. Dobra, także weźmiemy sobie Alexa Telesa. Mamy tak na razie raz, dwa, trzy, cztery, pięć ikon w wyjściowej jednastce, może nie, z jednym rezerwowym. Także powiem szczerze, liczyłem, że będzie troszeczkę może lepiej, ale i tak najgorzej nie jest. Mamy jeszcze bardzo dużo wyborów. Kyle Walker. Kolejny wybór. Następny wybór. Jest Zanetti, jest Carles, weźmiemy sobie lewego obrońcę, jest Zambrotta do pierwszej jednastki. Chodzi mi o to, żeby zrobić, wiecie, jednastkę chociażby z ikon, co brzmi w ogóle totalnie dziwnie. Hadzi, weźmiemy jak największy overall za Silvera i teraz już mamy tych ikon 6 w podstawowej jednastce plus jedna na ławce rezerwowych. Jeżeli lubicie robić drafty, jeżeli nie wiem, nie graliście kartami tymi największymi ikon, to teraz jest naprawdę najlepsza okazja, żeby to zrobić. Być może nie jest to glitch, być może jest to związane z eventem, który dzisiaj będzie po godzinie 19, czyli ikony Prime Moments, które będą w paczkach. Być może dlatego zdecydowali się, żeby ten draft tak podboostować. Nie mam pojęcia, przekonamy się o tym, mam nadzieję, że po 19 i jej nam to jakoś powie, czy cokolwiek z tym zrobi, dlaczego tyle ikon jest dostępnych w drafcie. Mamy Julita. Mamy Maradonę 95, 5 ikon w wyborze. Bierzemy Julita na SPD zamiast Kante. I jak widzicie mamy 3, 6, 7 ikon. Zostały nam 3 wybory. Chyba tego akurat nie uda nam się zrobić pełne jedenastki, chociaż mamy Cannavaro za Thiago Silva i brakuje nam 2 wyborów, także pełnego zgrania raczej nam się nie uda zrobić, żeby były same ikony. No nawet już teraz się nie uda, żeby w ogóle były same ikony. I na bramce niech będzie obojętnie. Także mamy w pierwszym drafcie 9 ikon łącznie z Bestem, który jest na bramce, na ławce rezerwowej, którego możemy spytać. Tutaj tak wygląda pierwszy draft. Zrobimy sobie jeszcze jeden przynajmniej. Chcę zrobić taki, żeby było 11 wyjściowa z samych ikon. A tutaj macie pierwszy skład przeciwnika, który ma również 7 ikon w pierwszym zespole. Więc dobra, lecimy z drugim draftem. Może teraz weźmiemy troszeczkę inną formację ze skrzydłowymi, coś może dwoma napastnikami. Niech będzie ta pierwsza, 4-3-3 z fałszywą dziewiątką. Może jakiś Garincha, może Best. Jest Zidane 96-5. Ikon po raz kolejny w wyborze kapitana. To się naprawdę
wątpię, że kiedykolwiek jeszcze wydarzy, więc korzystajcie z tego eventu, bo naprawdę idzie pograć fajnymi kartami w drafcie. Drugi wybór jest po raz kolejny 5 ikon z rzędu. To jest naprawdę niesamowite uczucie, naprawdę róbcie drafty, bo się opłaca w tym momencie bardzo, żeby chociaż pograć sobie tymi kartami w drafcie. Lecimy na napastnika, teraz może Eusebio, jest Szewczenko, jest Owen, weźmiemy sobie overall. Prawe skrzydło, Karincza, Best, jest Messi, może być Messi, prawa obrona. Jest Puyol, jest Carles Alberto, weźmiemy Zanettiego oczywiście pod overall, żeby był jak najwyższy. Jak na razie 4 ikony i jest kolejna, znowu 5 ikon, 3 razy w tym drafcie 5 ikon do wyboru. Coś niesamowitego, naprawdę. Baresi 93, kolejny wybór, tutaj nie ma, weźmiemy sobie Ter Stegena. Drugi środkowy obrońca, Chiellini i lewy obrońca, tu będzie Carlos, Roberto Carlos, nie, nie ma Roberto Carlosa. I SPD, tutaj może być Petit, Desailly, ale niestety nie ma. Także mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć ikon jak na razie w wyjściowej jedenastce. Czy uda się uzbierać całą jedenastkę zawodników z ikon? Weźmiemy sobie Litmanena, którego damy sobie tutaj, a Vieira na SPD. Także jeszcze 3, 4, 5 ikon brakuje do wyjściowej jedenastki. Jest kolejny, jest Garincha. Weźmiemy Garincha zamiast Messiego. Lecimy dalej. Jest Luis Figo, jest Klose. Weźmiemy sobie Figo, którego damy sobie za Schürrle. I jeszcze tylko 3 ikony do wyjściowej jedenastki. Myślę, że jest szansa, żeby to się teraz udało. Nie ma kolejnej ikony, jest Skywalker. 8-7. Kante, Neymar, bez ikon. Trzy wybory, bez ikon. To jest rzadkie. Kolejny wybór, niestety, bez ikony. Czy to czekamy się ikony w końcu? Nie, w dalszym ciągu nie. Mamy kartę Team of the Year Aleksandra Arnolda, czyli jak widzicie, wszystkie karty tak naprawdę są dostępne, te najwyższe, również Team of the Year, więc te drafty można robić naprawdę, naprawdę niesamowite. Dwie karty tylko złote, reszta ikony i karty Team of the Year. Jest Kimmich. I ostatni wybór. Niestety tutaj się nie udało zrobić całego składu z jednostki ikon, więc zrobimy jeszcze jeden draft. I tak wygląda drugi skład przeciwnika, w którym ma również 2, 4, 6, 7 ikon. Więc dobra, lecimy z ostatnim draftem. W ogóle nie wiem, czy mówiłem, że jestem na koncie moim pobocznym, na tym, którym trafiłem Eusebio. To jest konto takie idealne właśnie do takich odcinków, żeby potestować sobie coś, gdzie trzeba wydać kilka tysięcy końców. Weźmiemy sobie 4-5-1 tym razem. Na SPO jest Zidane, jest Pele, więc może uda się ich trafić. Po raz kolejny mamy 5 wyborów ikon na kapitanie. SPO, czy będzie Zidane? Jest Hadji, jest Rui Costa, Litmanen, jest Kaka, weźmiemy sobie Kakę. Napastnik mamy Van Nistelrooya, weźmiemy sobie w sumie, możemy wziąć Van Nistelrooya. Drugi SPO, jest Zidane, jest Ronaldinho, jest Maradona, co to są za wybory w ogóle? Zidane 96, jak ktoś nie gra tą kartą, to naprawdę polecam w drafcie sobie przetestować, bo jest niesamowita. Lewy pomocnik, tu jest chyba tylko Overmars dostępny, nie, jest jeszcze Nedved, którego trafiamy. 5 ikon na 6 wyborów. Lewy obrońca. Toty Robertson. To może być naprawdę dobry draft. Campbell. Czy na bramce trafimy ikonę? W ogóle chyba bramkarza ikony nie udało nam się trafić dzisiaj, w tych dwóch draftach poprzednich. Drugi środkowy obrońca. Jest Maldini, jest Baresi, weźmiemy Maldiniego. Także tylko 3 karty nie były ikonami. Czy tutaj również będzie ikona? Nie, tutaj już nie ma, więc 4 karty bez ikon. Więc zaczynamy z 7 ikon w wyjściowej 11. Jest to najlepszy draft jak do tej pory i jest pierwsza. Wszystkie w ogóle ikony bramkarzy dało nam w tym wyborze, wow. Weźmiemy sobie Yashina, który zagra za Edersona i teraz już tylko 3 ikony brakuje do wyjściowej 11. I to by było naprawdę
Bardzo fajne. Bardzo bym chciał to zrobić, żeby zrobić skład z samych ikon. Carlos Alberto, idealny. I jeszcze tylko dwa. Wydaje mi się, że uda nam się tym razem. I tak już w tym momencie ten skład wygląda kosmicznie. Kante 91. W ogóle nie patrzyłem, jaka jest ocena. Jest Hadzi, jest Sokrates. Weźmiemy sobie... Może być Sokrates. Za Palaciosa. I mamy ogólną ocenę 90. Zgranie oczywiście jest 100. 10 ikon. Jedna karta Team of the Year. Naprawdę idźcie, róbcie, robić drafty, bo idzie się naprawdę w końcu pobawić tak naprawdę w FIFA. Coś, co brakuje od, uważam, wielu lat. Handanowicz 89. Kolejny wybór. Także brakuje tylko obrońcy jednego do pełnego składu. Nie mamy karty SPD, żeby móc grać na SO, ale za chwilkę to pewnie zmienimy. Zobaczcie w ogóle tą ławkę kolorową w drafcie. Coś, no chyba jeden z najlepszych draftów, jak do tej pory w ogóle zrobiłem. Naprawdę niesamowite. Niesamowicie to wygląda. Tutaj bez specjalnych kart. Jedna ikona, tylko jedna ikona na obronie. Messi Team of the Year. Jak ten draft wygląda? Wow. Kolejny wybór. Jest Martial. Najwyżej będziemy grali Rui Costa na lewej obronie i można zaliczyć, że pełny skład ikon. Roberto Firmino w ostatnim wyborze, więc mamy 10 ikon, w sumie 11 ikon z Rui Costą. Dwie karty Team of the Year, dwie karty Future Stars, kartę za Ligę Mistrzów, dwie karty za Ligę Mistrzów i kartę nominowanych do Toty. Kartę Man of the Match, kartę za Ligę Europy. To jest chyba najlepiej wyglądający draft, jaki kiedykolwiek zrobiłem. I piszcie w komentarzach, jeżeli robiliście drafty, jakie wam się udało zrobić i z jaką przede wszystkim oceną, bo rekordy w tym tygodniu na pewno pójdą. Także to było tyle i widzimy się po godzinie 19 w dobrym evencie od EA. Na razie.